Cześć, witaj na moim kanale. Dzisiejszy temat to zabiegi pielęgnacyjne truskawek, a dokładnie zabiegi pielęgnacyjne truskawek po zimie, które zaczynamy, gdy temperatura jest już ustabilizowana i nie ma ryzyka wystąpienia dużego mrozu. Truskawka zaczyna rosnąć już, gdy temperatura minimalna osiąga plus 5 stopni. Luty oraz marzec to dobry czas na tego typu zabiegi. Materiał podzieliłem na trzy części, które uważam za kluczowe, po to, żeby nasze plantacje truskawek były piękne, no i żeby owoce były zdrowe i dorodne. Zaczynamy. Punkt pierwszy: oczyszczanie plantacji. Wiosenne zabiegi pielęgnacyjne zaczynamy od sprzątania. Usuwamy liście, które przywioł wiatr. Wyrywamy chwasty. Zmieniamy lub uzupełniamy słomę. W przypadku, jeśli nasze truskawki były ściłkowane i jeżeli uznaliśmy, że słoma już się nie nadaje, lub gdy jest jej zbyt mało, słoma zatrzyma wilgoć oraz sprawi, że po deszczach nasze truskawki nie będą upiaszczone. Dodatkowo będzie zapobiegała wyrastaniu chwastów. Oczyszczamy także krzaki truskawek z uschniętych liści. Zanim przejdę do sedna, to na wstępie jeszcze ważna uwaga. Liście struskawek usuwajmy, gdy temperatura utrzymuje się na plusie. Jeżeli temperatura spadnie poniżej zera, może dojść do przemarznięcia naszych krzaków. Usuwanie tych liści jest bardzo istotne, gdyż pozostawienie porażonych organów roślin może prowadzić do rozprzestrzeniania się chorób oraz szkodników. Na przykład szara pleśń, mączniak prawdziwy. Czym Zebrane resztki roślin należy wyrzucić z naszego ogrodu lub ewentualnie możemy je skompostować w oddzielnym kompostowniku. Gdy to zrobimy, przystępujemy do spluchnienia gleby wokół truskawek. Przy pomocy małych grabi lub motyczki delikatnie spluchniamy glebę wokół krzaków truskawek na głębokość około 5 cm. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić korzeni truskawek. Spluchnianie poprawi napowietrzenie oraz wkłanianie się wody w glebie. Po czyszczeniu plantacji przechodzimy do kolejnego punktu. Jeżeli mamy spluchnioną ziemię, no to nic, tylko zasilić nasze truskawki. I w ten właśnie sposób przechodzimy do punktu drugiego, a jest to mianowicie nawożenie. Truskawki. Po okresie zimowego spoczynku potrzebują odpowiedniego nawożenia, aby móc się prawidłowo rozwijać i obficie owocować. Do nawożenia truskawek po zimie można używać zarówno nawozów naturalnych, jak i mineralnych. Najbardziej popularne nawozy naturalne to kompost oraz obornik granulowany. W okresie letnim truskawki możemy zasilać również gnojówką z pokrzyw. Co do nawozów mineralnych, to dostępne są one w różnych wariantach, np. jako mieszanki wieloskładnikowe lub specjalne nawozy do truskawek. Należy unikać stosowania świeżego obornika, ponieważ może on zaszkodzić truskawkom. Stosowanie nawozów pochodzenia naturalnego poprawi strukturę gleby i zdolności do zatrzymywania wody. Gdy nasze truskawki są już oczyszczone i dokarmione, pora je zabezpieczyć przed chorobami i grzybami. I jest to trzeci punkt: opryski. Wczesna wiosna to kluczowy moment na rozpoczęcie ochrony truskawek przed chorobami oraz szkodnikami. Opryski wykonane w tym czasie pomogą zapewnić zdrowy wzrost roślin i obfite plony. W marcu. Przed rozpoczęciem wzrostu truskawek wykonaj oprysk preparatem miedziowym, np. miedzian 50WP lub miedzian 350SC. Oczywiście wszystko zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. Miedź chroni truskawki przed chorobami grzybowymi. Należy stosować oprysk tylko wtedy, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5 stopni Celsjusza. W razie potrzeby, np. w przypadku silnego porażenia przez szkodniki, z zastosuj odpowiedni środek ochrony roślin. Decis Mega50EW dobrze sprawdzi się w walce z pędrakami. Warto również sięgnąć po fungicyt o szerokim spektrum działania. Dobrym wyborem może być na przykład Switch 62,5 WG. Z uwagi na to, że można go stosować już od plus 5 stopni Celsjusza, a także jest on bardziej odporny na zmywanie w porównaniu z popularnym Amistar 250 SC. Spełniając te trzy kluczowe punkty, mamy wysokie szanse zapewnić naszym krzakom truskawek dobry start wiosną. Jednak na tym pielęgnacja się nie kończy. Przez cały sezon pamiętajmy o regularnym monitorowaniu kondycji naszych krzaków truskawek, prawidłowym nawożeniu, dostarczeniu składników odżywczych oraz wody. Wykonując te wszystkie zabiegi, truskawki z pewnością na się odwdzięczą, tym, że ich krzaki będą piękne, bujne i zdrowe, a także truskawki smaczne. To wszystko, co dla Ciebie przygotowałem. Dziękuję i do następnego odcinka. Cześć!